Dzisiejszy świat sprawia, że ludzie unikają bycia samemu ze sobą. Staramy się szukać wszelkiej możliwej... Wszystko, co może naszą uwagę zająć. Nieskończone TikToki na przykład. I, I wiesz, godziny człowiek może spędzić oglądając jakieś kompletne głupoty bez wartości żadnej. Więc z jednej strony trudno jest doszukać jakiegoś mechanizmu, który mógłby nam pomóc w radzeniu sobie z myśleniem w taki sposób, o, może, jak mia miałeś, wiesz, rewolucję protestancką, uh -huh. kiedy ten odłam się uh -huh. pojawił. Bardzo dużą różnicą było to, że nie było pośrednika już między człowiekiem a Bogiem. I człowiek musiał jakby sam sobie radzić z własnymi problemami i grzechami, też można w taki sposób powiedzieć. Więc znowu ta odpowiedzialność była położona na człowieka. Ale zwróć uwagę, on musiał myśleć o tym cały czas. Jego sumienie było dręczone. A, zrobiłem coś złego. Okłamałem, a nie powinienem na przykład. Tymczasem dzisiaj? Możesz odpalić sobie telefon, łyknąć sobie coś, co sprawi, że będziesz miał wywalone kompletnie, ksanax albo coś innego i odpłynąć w błogą nieświadomość. To prawda, ale można powiedzieć, że Ci ludzie tęsknią po prostu za tym stanem nieświadomości, bo jest łatwiej. Tak. Nie jest to takie trudne, nie jest to męczące, nie jest to niebezpieczne, nie podważasz swojego światopoglądu. Po prostu nie ma dla ciebie żadnego ryzyka, trwasz sobie. Tak, niesamowite. Ale też inna ciekawa sprawa to, że. Dzisiaj jesteśmy tak, jak mówiłaś o tym, no siłą rzeczy, w sumie każdy w większym do mniejszym stopniu cały czas coś robi. Nasze mózgi cały czas coś tam procesują, nad czymś tam myślą, czymś tam są zajęte, dostają jakieś bodźce. Jak, nie wiem, yy, siedzisz sobie w autobusie, to albo słuchasz muzyki, albo pewnie w większej ilości przypadków oglądasz jakiegoś TikToka albo jakieś tam shorty, inne takie rzeczy. W sumie to się tak nie pojawiło, niby tak dawno, ale już jest trochę tak, że jest to nieodzowna część życia. I słyszałem ostatnio coś ciekawego właśnie w odniesieniu do tego, o takim e, efekcie ubocznym, który jest negatywny, o czym sam bym nie pomyślał że ludzie, jak ewoluowali, to nasze mózgi. Mają taki mechanizm radzenia sobie na przykład z jakimiś traumami albo z jakimiś trudnymi przeżyciami, który wymaga czasu. Czasu wolnego. Tak. No i nie ma w tym w sumie nic złego, że tak się stało, bo kiedyś, jak na przykład, nie wiem, byłeś sobie jakimś tutaj człowiekiem plemiennym, poszedłeś na polowanie i strzeliłeś do Jelenia, ty spudłowałeś, ktoś inny trafił. No i. Zabieracie tego jelenia z powrotem do osady No i idziecie 4 godziny To masz te 4 godziny W których twój mózg jest na biegu jałowym Nie jest Bombardowany żadnymi treściami I może sobie po prostu przetrawić to tak. Na początek Będziesz myślał pewnie, będziesz się czuł Totalnie bezwartościowym, będziesz sobie myślał O Jezu Ja nie trafiłem, jestem do niczego Gdyby to ode mnie zależało Moje plemię by głodowało będziesz się czuł gorszy niż ten twój kolega, który trafił, ale idziesz sobie, idziesz, w sumie tak świadomie nic się nie dzieje, twój mózg tam robi sobie swoje w tle, po prostu myślisz o niebieskich obłokach, może trochę świadomie też myślisz, nie wiem, ale jak dojdziesz, no to już nie boli cię to aż tak, mimo że jakbyś może świadomie nie musiałeś o niczym tam pomyśleć, to twój mózg przeszedł przez jakiś proces i trochę się tak. z tym pogodziłeś. Ale dzisiaj, jak się nam przydarzy, obojętne co, co jest jakieś, nie wiem, traumatyczne, trudne, nad czym trzeba się zastanowić, co trzeba przemyśleć, to nie mamy tego czasu, żeby to przemyśleć. Dlaczego? Bo jak siadamy na toalecie, to wyciągamy telefon, a jak jemy śniadanie, to oglądamy podcast. Tak. A czy oczywiście jest pewna różnica, no bo niektóre z tych rzeczy, którymi się zajmujemy, są fajne i wartościowe. Podcasty sam bardzo lubię. Uważam, że można się z nich dużo dowiedzieć. Jak najbardziej. Ale cenne jest, żeby nie wypełnić sobie całego tego czasu i zostawić sobie te luki w harmonogramie twojego mózgu, w których żadnych nowych bodźców nie ma, i możesz sobie zrobić to takie przegrupowanie, zastanowić się nad tym, nad czym musi się teraz zastanowić. To prawda, to prawda. Ja nawet sam po sobie zacząłem zauważyć ostatnio, bo bardziej myślę właśnie o tego typu rzeczach. Że jestem nastawiony głównie na przyjmowanie informacji. Jakby sam sobie usprawiedliwiam, że informacje, jakie przyjmuję, są wartościowe, bo właśnie słucham podcastów, kiedy biegam, kiedy jadę na uczelnię, czytam książkę w czasie wolnym, <laughs> więc coś, co robię, jest dobre. Ale nie do końca mam czas na przemyślenie tego i zauważyłem, że dość dobrym momentem na zbieranie myśli i pozwolenie swojej fantazji polecieć, po prostu jest to, co robimy teraz. Rozmowa. Hmm? To prawda. Jak rozmawiasz, jesteś bardziej skupiony na jednej rzeczy. To też mi się wydaje, że to jest duży problem tych wszystkich treści, że mm, zwłaszcza teraz, te wszystkie shorty, inne takie rzeczy są najgorsze pod tym względem, bo są strasznie skondensowane. Dostajesz taką pigułkę, która trwa 15 sekund i potem bierzesz kolejną i kolejną tak. i kolejną. I twój mózg w sumie... Chyba nie jest w stanie tak szybko sobie zamknąć tego, o czym tam wcześniej myślał, i zacząć myśleć o czymś nowym, i się robisz taki roz, rozdrobniony strasznie. A jak teraz rozmawiamy, to można się skupić w całości na tym i jesteś taki bardziej scentrowany. A ja ci mogę powiedzieć o takim sposobie drugim, który znalazłem, który jest bardzo dobry na to, o, żeby tak właśnie posłucham. odpocząć. Dla mnie są to spacery do lasu. Ostatnio, właśnie z naszym kolegą Rafałem byłem na takim spacerze i też o tym sobie rozmawialiśmy. On mówił właśnie, że odinstalował teraz Instagrama, TikToka, wszystkie źródła jakichś shortów i że Dobrze ma się bardzo niego. na baczności, to prawda. I tam chyba to było 4 dni po tym, jak to zrobił, i już mówił, że widzi dużą różnicę. On taką ciekawą rzecz powiedział, że jakby dla niego to, co zauważył, to było, że umysł jest zmęczony często po dniu pracy, na przykład. Tak. No i jak jesteś zmęczony, to dobrze by było chwilę po nic nie robić, chwilę no. po prostu sobie pobyć. Tak. Ale z jakiegoś powodu to się dzieje, że znowu się w tym zanurzasz i jesteś cały czas bombardowany kolejnymi nowymi informacjami i wydaje ci się, że to jest wypoczynek. Tak ludzie sobie mówią mnie, że siedzę sobie na telefonie, to jest synonim Czasu wolnego, chwili jakiejś na relaks. No i może fizycznie rzeczywiście wypoczywasz w tym czasie, ale twój umysł cały czas pracuje, a my dzisiaj raczej żyjemy życie nasze w taki sposób, że wypoczynek fizyczny nie jest nam tak bardzo potrzebny. Nawet potrzebny nam jest wysiłek fizyczny w tak. zasadzie. Po to ludzie chodzą biegać na siłownię, co tamkolwiek innego ktoś robi, bo czują ten <grym> niedobór, a my potrzebujemy właśnie odpoczywać umysłami. Tak. No Pomyśl i my sobie, przepraszam, Cię wejdę słowo, płacimy za to, żeby móc wejść do sali i przenosić ciężkie przedmioty z miejsca na miejsca. To tak. prawda. Szczególnie z punktu widzenia osób ze starszych pokoleń, może się to wydawać tak. absurdalne, jak mój dziadek, który był w Kazachstanie na przykład i musiał ciężką pracę za modę wykonywać codziennie, tylko po to, żeby przetrwać. Jemu może się to wydawać wręcz no niepojęte, jak to możliwe? Świat poszedł tak bardzo do przodu, a ludzie płacą za to, żeby robić tę okropną, udrękę, mhm. przymus codzienny, który on musiał przez te pierwsze kilka lat tak. swojego życia znosić. Tak. No. Jejku. Ojej, wyobraź sobie, chyba nie wiem, czy to jest tak popularne w Polsce jak. Retreat oni to nazywają po amerykańsku, że wyjeżdżają, na przykład płacą komuś, żeby ich zamknęli w jakimś pomieszczeniu, w jakimś miejscu bez telefonu, bez dostępu do tego typu mhm. rzeczy, żeby właśnie mieć taki detoks. I tam sobie medytują, chodzą na spacery. Hmm. muszę zapłacić komuś za Ale to. to jest takie proste. Ostatnio wyszedłem sobie z domu. Poszedłem moją uliczką do końca. Tam jest takie małe zejście. Niby jesteś w środku miasta, ale u mnie przy ulicy jest ten taki wiadukt. I pod tak. wiaduktem jest taki jakby mikrokosmos, którym jesteś trochę zamknięty. Od góry otacza cię ten asfalt. Po bokach masz jakieś tam drzewa, krzewy, i po tych 15 krokach dosłownie do mojego domu jesteś jakby odgrodzony fizycznie. W ten sposób, co tu mam na myśli, może, że po prostu twoje oczy nie są w stanie spocząć na czymś, co kojarzy się z cywilizacją. Tak. No, może trochę to przesady, bo jest ten asfalt nad głową, ale jesteś od tego wszystkiego odgrodzony. I ja już po tych 15 krokach, jak robię sobie te spacery, od razu zauważam, że czuję się lepiej. Jeszcze, może, jak zaczną śpiewać jakieś ptaszki, albo przejdę sobie tam uliczką dalej i wejdę do prawdziwego lasu. Naprawdę czujesz po prostu, jak twoja dusza się odmładnia. To jest aż niesamowite, jak szybko to się dzieje. I w sumie zastanawiam mnie, skąd się bierze taka moc natury, bo zaobserwowałem, że to nie tylko ja tak mam, różni ludzie, jak po prostu nawet mają świadomość, że tam za tym wzgórzem Na przykład jak są w lesie Jadą samochody, tam są bloki Tak, tam są ludzie Ale wystarczy ta mała iluzja Że jesteś zamknięty W takiej, takiej kuli śnieżnej Dookoła ciebie nie ma nic Tylko sama zieleń I po prostu ogarnia cię taki spokój Czujesz jak twoje myśli zwalniają Idziesz sobie spokojnie Ja zazwyczaj chodzę może tak Nie wiem, z godzinkę jak jestem z Rafałem to dwie godzinki, bo sobie rozmawiamy, po prostu chodzisz sobie po takim lesie. Tak. Twoje oczy spoczywają tylko na drzewkach, na jakichś liściach, może zobaczysz, że coś nowego kwitnie, może zobaczysz jakiegoś dzika po drodze. I niesamowite, jak jesteś w stanie w dwie godziny tak odpocząć. Zwłaszcza jak porównamy to do odpoczynku fizycznego, gdzie po jakimś naprawdę mocnym wysiłku będziesz obolały cały następny dzień albo dłużej. I mimo tego, że tak mało potrzeba naszym umysłom, żeby złapać ten oddech, jakoś tak jest, że rzadko to sobie dajemy po prostu. To prawda, to prawda, to jest bardzo zastanawiające. Ale myślę, to musi być związane z tym, o czym mówiłeś wcześniej. Bycie samym ze sobą jest niewygodne. Zwłaszcza jeżeli masz jakieś powody, kiedy twoje sumienie, dajmy na to, cię męczy za coś. Zwłaszcza wtedy. Więc być może zagłuszanie tego głosu jest tym bardziej ponętne dla kogoś. No tak, ja myślę, że nie musi to być tylko sumienie, może to też być jakiś niepokój, jakiś tak. lęk od takich rzeczy. Jakoś tak instynktownie często chcemy po prostu uciec, ale wydaje mi się, że często jest to po prostu błąd i że jak od nich uciekasz, to po pierwsze. Nie wiesz, może jakbyś im stawił czoło, okazałoby się, że było to bardziej trywialne niż ci się wydawało, i z mojego doświadczenia w sumie całkiem często tak jest. Ale po drugie, też jakby nakładasz na siebie dodatkowy ciężar, możesz próbować go unikać właśnie, że w ten sposób, że spróbujesz się rozproszyć, myśleć o czymś innym, ale przyjdzie taki moment, na przykład, kiedy musiał pójść, będziesz musiał pójść spać. I odłożysz ten telefon, że wrócą do ciebie te myśli i po co sobie taki trud samemu zadawać. Dokładnie tak. O, tak właśnie. nie uciekniesz. Z tego, co przynajmniej rozumiem, dość popularnym problemem, jaki ludzie mają jest to, że buzują i myśli wieczorem, kiedy się kładą do łóżka. I jakby nie dostrzegały tego, już to jest jedyny moment, kiedy są sami na sami z sobą. Tak właśnie, to mi się wydaje też ciekawe, bo... To jest tak, jak pomyślisz z punktu widzenia tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to jest takie dosyć naturalne następstwo, że twój umysł musi jakiejś rzeczy przepracować. Tak. No, wydaje mi się, że po prostu nie da się tego obejść, i że musi. Ale nie ma kiedy, bo cały czas go czymś zajmujesz, a nie możesz wszystkiego przemielić sobie w podświadomości. O niektórych rzeczach musisz też pomyśleć. A jak nie masz kiedy o nich myśleć, bo cały czas twoją uwagę coś Absorbuje, no to myślisz o nich się rzeczy wieczorem. A to też jest swoją drogą ciekawe, bo wydaje mi się, że dzisiaj nasza uwaga stała się praktycznie jakimś dobrem, o którym ludzie zabiegają. No, mam tu na myśli zwłaszcza jakichś deweloperów, na przykład takich aplikacji jak YouTube, Facebook, albo twórców różnych treści, czy też może po prostu jakichś reklamodawców. Nasza uwaga. Kiedyś była w sumie czymś, o co zabiega, o czym, na czym zależało nam. Tak. I może jakimś naszym bliskim, na przykład, którzy chcieli, żebyśmy spędzali z nimi jakoś tam ilość czasu, żebyśmy poświęcili uwagę im problemom i tak dalej. Ale teraz konkuruje o nią dużo więcej różnych stron, z czego część, jakby nie jestem pewien, że ma nasze dobro na samej szczycie swojej hierarchii wartości. I pojawił się taki nowy problem, że trzeba się nad tym bardziej zastanawiać, komu tą swoją uwagę chcemy poświęcać albo czemu. Co u Ciebie słychać? Jeżeli podobał się Tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek. I nie zapomnij o subskrypcji.